Jesienią 1992 roku mieszkańcy Zabrza mogli po raz pierwszy zobaczyć serwis informacyjny poświęcony ich miastu. Wszystko dzięki grupie pasjonatów, którzy postanowili stworzyć jedną z pierwszych w Polsce telewizji lokalnych. Dziennikarze telewizji Zabrze mają tą niesamowitą umiejętność, że potrafią znaleźć zawsze albo najpiękniejsze miejsca, albo najciekawsze informacje. Myślę, to nam jest potrzebne. Na co dzień jesteśmy zmęczeni tymi informacjami negatywnymi, poszukiwaniem czegoś nadzwyczaj sensacyjnego. Telewizja Zabrze potrafi znaleźć wyjątkowych ludzi, wyjątkowe miejsca, wyjątkowe informacje i za to jesteśmy wdzięczni naszej telewizji Zabrze. W telewizji zawsze pracowali pasjonaci, zawsze pracowali ludzie, dla których praca z drugim człowiekiem, pokazywanie czegoś wyjątkowego było bardzo ważne. Przez 25 lat swojej działalności telewizja Zabrze zmieniła się tak, jak zmieniło się miasto, w którym funkcjonuje. To były bardzo duże okresy, ponieważ ja w telewizji pracowałem około 10 lat, więc i pamiętam starą, tą pierwszą siedzibę przy wieży Ciśnień. Ten budynek jest już zburzony, a wtedy były wielkie plany, żeby właśnie wieża Ciśnień była tym miejscem kwitnącej kultury i bardzo się cieszę, że do tej wielkiej idei po wielu, wielu latach się wraca. Później była kamienica z orłem przy ulicy Dworcowej i tam również spędziliśmy wiele wspaniałych chwil. No dzisiaj jest Dom Muzyki i Tańca. Oczywiście bardzo mile wspominam panią Brygidę Kaczmarczyk, która zakładała tą telewizję. Przez długi czas byliśmy we dwójkę tylko jedynymi dziennikarzami. Nawet był taki czas, że ona miała program środowy, ja miałem program sobotni, bo były tylko dwa programy. W gronie osób, które kiedyś tworzyły zabrzańską telewizję, oprócz jej założycielki Brygidy Kaczmarczyk oraz obecnego wiceprezydenta miasta Krzysztofa Lewandowskiego, znalazł się również Jerzy Makselon, obecny dyrektor Teatru Nowego, a kiedyś redaktor naczelny zabrzańskiego informatora samorządowego, w ramach którego działała telewizja. To wciąż jest telewizja blisko ludzi. To nie jest telewizja spraw największych i najważniejszych. Ja nie chcę powiedzieć, że ona się zajmuje sprawami nieważnymi, ale ona jest blisko ludzi i zajmuje się tym, co rzeczywiście dla ludzi jest ważne, dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. Myślę, że wciąż bardzo przyczynia się do tego, żeby budować jakieś poczucie więzi, poczucie przynależności, a i też cały czas penetruje historię tego miasta, różne obszary życia tego miasta, no i sprawia, że dzięki niej wiemy więcej i czujemy się z tym miejscem bardziej związani. Dziś telewizja Zabrze to 6 godzin nowego programu dziennie, w tym serwis informacyjny realizowany od poniedziałku do piątku oraz szereg audycji tematycznych. To także pełni pasji pracownicy i co najważniejsze, wierni widzowie. Telewizja Zabrze to miejsce, w którym nauczyłam się tego, jak dobrze pracować dla zespołu i z zespołem. To miejsce, w którym poznałam wspaniałych ludzi, wspaniałych przyjaciół. To miejsce, w którym rozwinęłam wiele umiejętności, ale przede wszystkim także to miejsce, które sprawiło, że zawarłam mnóstwo więzi właśnie z naszymi widzami. I to jest wspaniałe, że po tych 25 latach są widzowie, którzy nas nieustannie oglądają, obserwują, jak się rozwijamy, a my się cieszymy, bo my przede wszystkim rozwijamy się właśnie dla Państwa. To niesamowite medium, to taka fantastyczna szkoła życia dziennikarskiego i mówię to poważnie. Kiedy miałem zajęcie ze studentami, mówiłem, że każdy dziennikarz powinien zacząć w telewizji miejskiej. Dlaczego? Bo to jest taka telewizja, która porusza te tematy w skali mikro. Czyli to, co jest wokół nas, można się skupić na tych wydarzeniach, można opowiedzieć widzom, którzy są też obok nas, o tym, co się w ich mieście dzieje. I tutaj człowiek nie jest zrzucony na tę głęboką wodę, tylko może liczyć na wsparcie kolegów, redaktorów, starszych stażem, ale także może wejść tak powoli w to całe życie zawodowe dziennikarza. Od ponad 10 lat telewizję Zabrze można oglądać w największej w kraju sieci kablowej Vectra. Wielki sukces, naprawdę gratuluję serdecznie, bo utrzymać telewizję przez 25 lat to jest wielkie zadanie, wielkie wyzwanie. A jeśli spojrzymy na ilość osób, które pracowało w tej telewizji, te osoby co dzisiaj robią, gdzie są, i tych młodych ludzi, którzy są być może młodsi od telewizji, a już tu pracują, no to wspaniała rzecz, gratulacje. 25 lat za nami. Nasz sukces to przede wszystkim Państwa zasługa, bo to Państwo, nasi widzowie, jesteście najlepszymi recenzentami naszej pracy. Dlatego dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy do oglądania Telewizji Zabrze.